Święty, pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, wiosna przed nami, a jest trochę taka sceneria na dworze, wśród natury, chociaż no, pogoda dzisiaj o wiośnie raczej nie nam tutaj wielu rzeczy nie powie dobrych, ale wierzę, że to się będzie zmieniać. Moi drodzy, kolejna już czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą Letare, drugi raz w roku liturgicznym, poza trzecią niedzielą Adwentu, pojawia się kolor różowy, który ma na tę radość nam zwrócić uwagę, radość, bo święta wielkanocne coraz bliżej nas, 3 tygodnie tak naprawdę zostały, a z drugiej strony to jest taki czas, żeby jeszcze popracować. Półmetek właściwie Wielkiego Postu za nami i chcemy próbować dalej kroczyć za Jezusem. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Panu Jezusie, który spotyka osobę niewidomą od urodzenia. I co ciekawe, niesamowite jest to, że Pan Jezus nie jest proszony przez tego niewidomego. Ten niewidomy, chociażby jak osoba Bartymeusza, który też był niewidomy, on krzyczał, słysząc, że przychodzi Pan Jezus: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Tutaj nic takiego nie ma. Tutaj niewidomy sobie po prostu gdzieś tam chodzi, czy tam żebrze jest napisane u progu świątyni, ale Jezus go sam zaczepia i sam po prostu bierze w rękę błoto, żeby uzdrawiać niewidomego. Moi drodzy, niesamowite jest to, że tak jak w przypadku Samarytanki, tak i tutaj, tak tam też, przy studni Jakuba w zeszłym tygodniu była ta Ewangelia, to Jezus zaczął rozmowę, to Jezus zaczepił Samarytankę, to Jezus dla niej tam przyszedł, to Jezus tutaj znowu zaczepia tego niewidomego. Tak naprawdę za dużo do niego nie mówi, tylko po prostu zaczyna działać. Moi drodzy, Jezus nie wchodzi w nasze życie z butami, z buciorami, jakbyśmy tu wiedzieli. Szatany nie owszem, nie mówi, wystarczy mały sygnał z naszej strony, ale Jezus będzie zawsze delikatnie pukał. Apokalipsa powie: stoję u drzwi kołaczy w 3 rozdziale. Kto usłyszy mój głos, wejdę i będę z nim wieczerzał, bo klamka jest od środka. Ale tu Jezus niejako prowokuje, moi drodzy. I czytajmy znaki. Czy Pan Jezus nas czasami naprawdę nie prowokuje w taki pozytywny sposób? Nie chce, nie pokazuje nam siebie, a my skutecznie to jakoś odrzucamy, szatan nam to wszystko zagłusza i to ziarenko, które Jezus chce złożyć w naszych sercach, pozostaje no, tak naprawdę bez jakiegokolwiek wzrostu. Więc On prowokuje, zaczepia. Z drugiej strony, moi drodzy, często używa niekonwencjonalnych metod, no bo wyobraźcie sobie, nawet gdybyśmy widzieli, to chyba byłoby jeszcze gorsze, że ktoś bierze grudę błota i po prostu nakłada nam na oczy. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że jako małe dzieci rzucaliśmy się jakimiś kępkami trawy. No dostać taką kępką, a niestety zderzyło się mnie, no nie było niczym fajnym. To nie było ani miłe, ani dobre, jeszcze bolało. A On bierze, Pan Jezus, błoto, nakłada na oczy. O czym to świadczy? O tym, że Pan Jezus zrobi wszystko, kochani, aby nas do siebie doprowadzić. Chce naprawdę zrobić wszystko, żebyśmy byli z Nim i to byli szczęśliwi, bo chce nas, jak mówi słowo, napełnić i to w obfitości, aby owce moje miały życie, miały je w obfitości. I moi drodzy, może trzeci akcent jeszcze, który byśmy znaleźli w tej Ewangelii. No, oczywiście faryzeusze nie chcą wierzyć, że on był niewidomy. Kiedy mówią mu: co ty o tym myślisz, drogi niewidomy, to on odpowiada: to jest prorok. No i potem cała rozmowa idzie w tym toku, że a co ty będziesz nas pouczał, cały urodziłeś się w grzechach. Moi drodzy, w końcu ten niewidomy wyrzucony przez tych uczonych, no bo niestety często jesteśmy takimi osobami, które trochę marginalizują innych. Jesteśmy pyszni, jesteśmy dufni, jesteśmy zazdrośni, jesteśmy gniewliwi, jesteśmy złośliwi, często leniwi. No i to się odbija w końcu na jakichś relacjach z drugim człowiekiem. On wyrzucony przez nich nie spotyka Jezusa, właśnie znowu Jezus go spotyka. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A kim on jest, żeby mógł w Niego uwierzyć? Zobaczcie, że ten człowiek nawet nie znał Jezusa, nie szukał dalej tego Jezusa, nie dociekał, kto mi to uczynił. On po prostu często tak jest z nami, wziął to uzdrowienie, poszedł. Czy potrafi podziękować Jezusowi? Ale nawet jak nie podziękuje, Jezus się nie zraża. I zobaczcie, spotkał tego człowieka, nie robi mu wypinek. Zobacz, ja cię uzdrowiłem, nie podziękowałeś, tylko czy ty wierzysz? I w końcu dowiadując się, że to Jezus go uzdrowił i stoi przed nim, mówi: wierzę, Panie. I może trzeba nam, kochani, znowu w Wielkim Poście wyznać tę wiarę. Wierzę Tobie, mimo naszych upadków, słabości, naszej duchowej ślepoty, naszych nieporadności, wierzę, Panie. 2 słowa. I kochani, prośmy Ducha Bożego, Matkę Bożą, żeby pomogli nam mieć wiarę pewną, wiarę silną. Dalej będziemy o tym mówić, wiarę bez cienia wątpliwości, bo na ten dzisiejszy czas jest ona nam szalenie potrzebna, a ta wiara naprawdę będzie góry przynosić. I to nie muszą być efekty.
nie musi być ani efektywnie, ani efektownie. Ważne, kochani, żebyśmy trwali w tym, co na co dzień robili. Starali się wykonywać to jak najpiękniej, jak najlepiej, jak najbardziej rzetelnie, z szacunkiem dla obowiązków, dla drugiego człowieka i z oddaniem tego wszystkiego Bogu. To wyznanie nasze proste w sercu, powtarzane, wierzę Panie, naprawdę będzie nas umacniało i prowadziło. Kochani, na ten czas Wielkiego Postu, kolejny, czwarty tydzień, niech błogosławi Was Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen.